Dobry wieczór Państwu. No cóż mogę powiedzieć, tylko że się bardzo cieszę, że po 2 latach niepewności, bardzo się głowiliśmy z Moniką Mońką 2 lata temu podczas tej środkowej pandemii, czy w ogóle wrócimy do takiego rozmachu. Ale rozmach jest, jest 1000 osób, tutaj bawimy się świetnie, mam nadzieję. I to jest pierwsza radość tego wieczoru. Druga radość to siła polskiego sportu, no bo skoro Paweł Fajdek jest na 9. pozycji, to znaczy ten sport jest bardzo, bardzo silny. W 1974 roku Grzegorz Lato. Tak, żeby pokrzepić pana Pawła, idąc tropem Marcina Dańca, w 1974 roku ubiegłego wieku Grzegorz Lato został królem strzelców Mistrzostw Świata w piłce nożnej i nie było go w pierwszej trójce, a Kazimierz Dejna przegrał wyścig o to zaszczytne trofeum z Ireną Szewińską, więc tak to po prostu w tym plebiscycie jest. I trzecia uwaga radosna to właśnie, że ten plebiscyt jest wciąż demokratyczny, że tu nigdy nic nie wiadomo, nawet na ostatniej prostej do końca nie jesteśmy pewni, kto to jest, czy to jest Bartosz Zmarzlik, czy to jest Iga Świątek. Dziękuję. Drodzy Państwo, jak doskonale wiecie, nasz plebiscyt ma długoletnią, wspaniałą tradycję. Jest drugim, najstarszym tego typu konkursem na świecie. Jego zwycięzcy zapisują się w historii polskiego i światowego sportu. A w tym roku nasza gala po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią znowu jest wspaniałym balem. Mam nadzieję, że ta atmosfera radości, optymizmu, która jest tutaj obecna na sali, udziela się także naszym widzom. Ale przede wszystkim, że jest zapowiedzią kolejnych, równie wspaniałych sukcesów w tym roku. Drodzy Państwo, myślę, że czas, żebyśmy się przekonali, kto zapisze się w kartach historii polskiego sportu. Panie dyrektorze, proszę o oficjalne otwarcie koperty i ogłoszenie laureata miejsca drugiego. Panie Łukaszu, oficjalnie otwieram kopertę. Bardzo uwaga. Dziękuję. Proszę Państwa, na 2. miejscu tego zaszczytnego wyścigu znalazła się osoba wciąż młoda, a już legendarna, cały czas skromna, a jednocześnie ambitna, głodna kolejnych sukcesów, który kolekcjonuje kolejne trofea. To jest polski Ivan Maurer, Bartosz Zmarzlik. Bartosz Zmarzlik w tym sezonie po raz trzeci zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata na szuszlu. Wygrał 3 turnieje Grand Prix na liście wszechczasów. Jest już na 5. miejscu. Jego średnia biegowa w PG Ekstralidze jest niebotyczna. Cały czas głodny kolejnych sukcesów, dominator. Tak go można określić w tym sezonie. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że Iga wygrała, bo panie trzeba puszczać przodem, więc dobrze, że tak wyszło. Więc gratulacje dla Igi. A ja się bardzo mocno cieszę, że jestem drugi, bo jutro w domu będę miał już całe podium chłopków, więc to mnie bardzo raduje. Nie będę zanudzał i chciałbym przejść do podziękowań, a chciałbym się troszeczkę wrócić na początek, gdy miałem 6-7 lat. Tak sobie dzisiaj wymyśliłem, bo się strasznie tam stresowałem, jak sobie układałem, co ja mam powiedzieć dzisiaj tutaj. Gdy miałem 6-7 lat i zaczynałem się bawić w żużel, był już ze mną wtedy brat, który pakował mi torbę. Mama, która dawała buziaka i mówiła, jeździ ostrożnie. I tata, który naprawiał mi motory. I nawet nie marzyłem wtedy, że będę stał na przykład dzisiaj tutaj. A dzisiaj jestem tutaj, ponieważ dla brata nie ma rzeczy niemożliwych. Tata jest najlepszym psychologiem. Chciałby mieć taki spokój jak on, na przykład teraz. Ale jeszcze teraz kolejne 3 osoby, które mama, która daje dalej buziaka, jest moja żona Sandra, jest Antek. I to jest potrójny buziak, a Antek codziennie rano mi pokazuje, że mam tyle gazu trzymać. Więc to jest naprawdę dużo energii. A na pewno na tym poziomie nie mógłbym jeździć, gdy
by nie było moich sponsorów, chciałbym tu podziękować PKN Orlen oraz Maszyńskiej Logistyki, Promet Cargo, bo oni są ze mną od zawsze. A tytuł w motosporcie bez sponsorów ciężko by było osiągać. Również chciałbym bardzo mocno podziękować całej rodzinie żużlowej, bo myślę, że są tak samo zakręceni pozytywnie w lewo jak ja. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pięknie. Miejsce drugie, Bartosz Marzlik.